Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie wszystkie weekendowe wydarzenia, jakie tylko w tym momencie znajdują się w grze. Ostatnio do mnie napisała jedna osoba, napisała, że wróciła dopiero co do gry i totalnie nie ogarnia tych nowych eventów, więc stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry pomysł na odcinek. Przelecimy sobie wszystkie wydarzenia oczywiście z polskich nazw, żeby tutaj nikogo nie zmylić i będę omawiał, co dane wydarzenie nam zmienia. Eventy są bardzo ważne tak naprawdę, jeżeli chodzi o Shakesa, bo są co tydzień, nie tak jak w niektórych grach raz na miesiąc czy tam rzadziej, tylko tutaj mamy co tydzień coś innego, to jest bardzo fajne urozmaicenie moim zdaniem, no i też warto po prostu wiedzieć, co dany event nam daje, ale na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, jeżeli odcinek się okazał dla was pomocny, możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, możecie wbijać na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha i pisać komentarze, co byście tam dopowiedzieli, czy czegoś nie zrozumieliście, to wam odpowiem i tak dalej, i tak dalej. I okej, myślę, że możemy powolutku zacząć. Po pierwsze, kiedy są eventy w ogóle w Shakesie? Eventy w Shakesie są zawsze od piątku do niedzieli. Kiedyś to była tylko sobota i niedziela, teraz to zmienili też na piątek, więc mamy 3 dni w tygodniu event. Skąd możemy wiedzieć, jaki w ogóle będzie event? To może zaraz wam powiem, ale jeszcze właśnie odnośnie tego czasu trwania tych eventów. Zdarzają się jakieś, nie wiem, urodziny, może jakiś w październiku tam Oktoberfest to się bodajże nazywa. Nie wiem, ostatnio były Zielone Świątki i wtedy ten event może zostać przedłużony. Więc na przykład może nie trwać od piątku do niedzieli, tylko tak jak ostatnio od piątku do poniedziałku włącznie. Ale o tym zawsze informacja jest tutaj na poczcie i właśnie teraz przejdziemy do tego, skąd się możemy dowiedzieć, jaki event będzie za tydzień, za dwa tygodnie. Po pierwsze, kiedyś nagrywałem o takim kalendarzu. On nie jest oficjalny, to jest stworzony przez jakiegoś tam gracza po prostu. Jak wpiszecie sobie kalendarz eventów Shakes, to wszystko wam tam wyskoczy, pewnie na YouTubie, oczywiście o mój film chodzi i będziecie sobie mogli ogarnąć, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o oficjalną informację, i o takiej dzisiaj powiem, to zawsze w środę około godziny 12 wskakuje nam tutaj na poczcie taki newsletter, można by powiedzieć taki biuletyn, jak zwał tak zwał, jest on na samej górze, jako nadawcę mamy Shakes and Fidget, nie możemy go usunąć i utrzymuje się on bodajże do niedzieli do północy i w nim mamy właśnie zawsze napisane, jaki event będzie. Teraz akurat ja to nagram w ogóle w poniedziałek swoją drogą, wy to dostaniecie może w środę, więc teraz tego nie mam, no ale tak jak mówię, na poczcie zawsze macie napisane w środę, jakie event będą w kolejny weekend, nie? Czyli tam od piątku do niedzieli, tak jak mówię. Natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć na dwa tygodnie do przodu, to na jakimś Discordzie, tutaj w ogóle jak sobie klikniecie, to macie odnośniki, na jakimś Discordzie, przeważnie na forum Shakesa. Tu akurat do forum nie ma odnośnika, ale tu za to jest. Możecie się dowiedzieć, bo tam podają i na najbliższy weekend, i na weekend za dwa tygodnie. Więc tak naprawdę oficjalną informację mamy na dwa tygodnie do przodu, a nie oficjalną z tego kalendarza, o którym już nagrywałem. Jak poszukacie na kanale, to znajdziecie ten film. Jak nie zapomnę, to może go tam w przypiętym komentarzu podrzucę. Więc tak, jeżeli chodzi o to, jakie eventy będą generalnie za tydzień i za dwa tygodnie. Oprócz tego możemy sobie sprawdzić u Karszmarza to. Teraz ja, tak jak mówię, nagrałem to w poniedziałek, więc mam jeszcze otwarty Elevator. No i teraz jak kliknę na Karszmarza, to mamy ikonkę Elevatora. Jak jesteśmy w trakcie eventów, czyli piątek, sobota albo niedziela, to mamy tutaj tych ikonek o wiele więcej, możemy na każdą sobie po kolei kliknąć, każda zawiera opis danego eventu, więc to też jest, myślę, że na plus, bo po prostu już bezpośrednio z poziomu gry możemy się wszystkiego dowiedzieć, no ale wiadomo, eventy mają to do siebie, że dobrze sobie coś zaplanować, na przykład, nie wiem, kiedy rozbudować traktor tutaj w kopalni, przepraszam, traktor w podziemiu oczywiście, żeby jakieś tam większe paczki na evencie dostawać, czy na przykład warto go rozbudować, bo niedługo będzie event dusz, czy nie warto, można coś innego, więc no jednak warto znać te eventy do przodu, żeby po prostu jakoś to sobie rozplanować, jeżeli chodzi o te nasze postacie. No i teraz tak, myślę, że mogę powoli lecieć, tak jak mówię, po polsku będziemy sobie te nazwy czytać, bo dużo osób jest zmylonych przez to, że nieraz są podawane po angielsku, nieraz po polsku. Jeżeli jeszcze chodzi o ten tutaj biuletyn czy newsletter, on nam się wyświetla w języku, który mamy obecnie ustawiony, więc jak chcecie go mieć po prostu po polsku, to sobie wchodzicie tutaj, wchodzicie w język, ustawiacie polski i ten biuletyn będzie właśnie w tym języku. Dobra, a my myślę, że teraz możemy przechodzić i będę leciał po kolei. Posłużę się forum, bo tutaj to mają fajnie opisane, ja będę ewentualnie tylko coś od siebie dopowiadał. Więc tak,
Tak jak wspomniałem, imprezy weekendowe odbywają się w każdy weekend od piątku do niedzieli. Poza nimi mamy także imprezy dodatkowe, festiwale, rocznice i tym podobne. Kliknij barmana, aby zobaczyć, jakie wydarzenia są aktualnie aktywne. Czyli to wszystko w zasadzie już Wam powiedziałem. No i lecimy dalej. Przede wszystkim, po pierwsze, akordowa awantura. Możesz pominąć misję w karczmie za darmo. Czyli tak jak między 23 a północą możemy sobie pomijać te misje za grzybki. Całodniowo możemy pomijać za klepsydry, jeżeli je oczywiście mamy na atak, to musimy czekać, no to właśnie ten evencik sprawia, że możemy je pomijać za darmo. Bardzo, bardzo fajny event. Dni diabelskich dusz. Możesz znaleźć dusze na misjach i zdobyć dwa razy więcej dusz za zwabienie bohaterów do swojego podziemia po zebraniu z ekstraktora dusz od hazardzisty i z koła fortuny. Czyli tak naprawdę ze wszystkiego, z czego w tym momencie możemy dostać duszę, dostajemy ich dwa razy więcej i oprócz tego jeszcze możemy je znaleźć w misjach. To, ile dostajemy tych dusz, czy tutaj właśnie z kółka, czy głównie z tych misji, na to wpływ ma ekstraktor, więc im wyższy poziom ekstraktora, tym po prostu te paczki są mocniejsze. Dobra, lecimy dalej. Epicki festiwal farciarzy. Szansa na epiki z gry w kości. Złote ikony zastąpiono ikonami woreczka z napisem epic i zwiększona szansa na epiki z koła fortuny. Więc to jest jak najbardziej git, no bo teraz jak mamy tą grę u hazardzisty, to mamy tam jakieś klepsydry, złoto, drewno, kamień, jakiś tam kryształ, powiedzmy, do kowala. Natomiast podczas tego eventu dochodzą nam jeszcze właśnie tutaj kostki z epikiem. I jeżeli się nie mylę, to jak wylosujemy 3 kości, no to jest po prostu jakiś tam losowy epik. Jeżeli wylosujemy 4 kości, to jest broń. Natomiast jeżeli wylosujemy 5 kości właśnie z tym napisem epik, to jest chyba broń, która ma dodatkowo plus 3 jakby cechy ulepszonej jakości przedmiotu. Czyli tak jakbyśmy mieli 3 więcej aury tutaj w kiblu, więc jeżeli się nie mylę, bo jakoś to tak jest, teraz już nie pamiętam szczegółów, no ale w każdym razie wiadomo, im więcej tych kości wylosujemy z epikiem, tym lepiej. No a epiki są zawsze, można by powiedzieć, na propsie, więc fajny na pewno evencik i tak naprawdę można by powiedzieć, że darmowy, no bo wiadomo, jak wygląda gra u hazardzisty. Dalej, epickie szaleństwo zakupowe. 5-krotnie wyższa szansa na epiki w sklepach i jako nagrodę za zadanie. Tutaj musimy mieć poziom 50+, naszej postaci. Podczas tego wydarzenia można znaleźć Paladona. Jeżeli został odlogowany w środowisku, no to już kwestia petów, to pomijam, bo już do tego jest poradnik. Natomiast właśnie, możemy po prostu więcej epików znajdować podczas rolowania tutaj, czy w zbrojowni, czy w gabinecie magii. Tylko musicie pamiętać, że nie jest to tak, że szansa jest tam 5-krotnie większa, tylko to działa na tej zasadzie, że jak normalnie mamy, nie wiem, 1% na epik, powiedzmy, podczas takiego zwykłego dnia, no to podczas tego wydarzenia mamy 1,5%, nie? Więc to nie jest jakoś tak super zbustowane, jak to opisują, no ale faktycznie można się z jakąś tam nawet niewielką czasem ilością grzybów przebrać w nowe itemki epickie. Dobra, lecimy dalej. Epickie zapotrzebowanie na zadanie. Gwarantowany epik za 100 minut oraz 300 minut awanturniczości. Czyli po prostu to też również bardzo fajny evencik, bo jak tutaj zrobimy jeden pasek w tej naszej karczmie, to dostaniemy jeden itemek epicki. No i jak zrobimy 3 paski, to dostaniemy drugi itemek epicki. Podczas takich 3 dni można łącznie 6 itemków epickich dostać, więc również bardzo, bardzo fajny event. Lecimy dalej. Jedno piwo, 2 piwa, darmowe piwo. To są po prostu darmowe piwka w karczmie. Nie musimy za tą awanturniczość płacić grzybami. Jeden grzybek to jest tam 20 awanturniczości, wiadomo. Natomiast możemy je sobie za darmo kupować. To jest bodajże w okolicach Oktoberfestu przeważnie, czyli tam okolice października, tak jak mówiłem. Bardzo, bardzo fajny evencik. Kocioł w kuźni. 15 zamiast 5 możliwych rozmontowań u kowala, to pierwsza sprawa. 2 razy więcej tajemniczych odłamków od hazardzisty i z koła fortuny. Podczas misji można znaleźć metalowe i tajemne odłamki. Więc tutaj głównie tu chodzi właśnie o tego kowala. No i ten metal i kryształ, który znajdujemy podczas misji, jest zawsze taki sam, nie ma nic na to wpływu. Paczki są takie same, tak jak mówię. No i 2 razy więcej tego kryształu tam z jakiegoś kółka, z jakichś kostek. No ale to myślę, że wszystko jest w miarę logiczne. Kolejne, pięknych piasków czasu czas. 10 razy więcej klepsydr w magicznym sklepie. 2 razy więcej klepsydr od hazardzisty. Możesz także zbierać klepsydry podczas każdej misji w piaszczystych regionach. To jest jak najbardziej spoko. Mamy tak naprawdę za 100 klepsydr płacimy bodajże tyle, ile w normalny dzień płacimy za 10. Więc podczas tego eventu jak najbardziej można te klepsydry zakupić. Jest to oszczędność, bo dzięki temu możemy sobie tak naprawdę, odkąd ten event powstał w ogóle, to możemy codziennie, kto tam grzybi, skipować sobie misję właśnie za klepsydry.
kto je kupuje w sklepie. I tak naprawdę na tą grę możemy o wiele mniej czasu poświęcać, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, więc to jak najbardziej git evencik i lecimy dalej. Poszukiwanie pisanek to chyba event, który został wprowadzony w ostatnią Wielkanoc i już tutaj został dodany również do opisu. Odwiedź barmana i wykonuj zadania, aby zostać nagrodzonym jajkami pupili, których jeszcze nie masz, oraz owocami. Musisz odebrać swoje nagrody w poniedziałek wielkanocny. Tak jak mówiłem, z okazji właśnie Wielkanocy taki evencik został wprowadzony. No i tak naprawdę nagrywałem na ten temat, możecie sobie wpisać tam poszukiwanie pisanek czy coś i na pewno będziecie to mieli na YouTubie, również u mnie na kanale. W każdym razie, jeżeli brakuje nam jakiegoś pupila, to nawet jak nie spełniamy co do niego wymagań, czyli tam nie wiem, nie mamy kopalni 20, żeby wykopać tutaj tricera kloca albo coś, to po prostu możemy go trafić podczas tego eventu. Bardzo fajne, bardzo tak naprawdę losowe też, bo niektórzy dostali jakieś tam bardzo łatwe do znalezienia pupile, niektórzy właśnie te legendarne, więc no losowe, no ale w każdym razie fajne na pewno urozmaicenie. Lecimy dalej. Prawdziwa profuzja PD, czyli punktów doświadczenia. 2 razy więcej expa za misje, dzienne misje specjalne, czyli ta wartość podstawowa jest 2 razy większa, walki na arenie, po zebraniu z Akademii z Koła Fortuny, podczas tego wydarzenia można znaleźć Omni Booma, jeżeli został odblokowany w środowisku. No to myślę, że nie ma co za bardzo tłumaczyć, 2 razy więcej expa tak naprawdę ze wszystkiego, co tylko tego expa nam daje, również jeden z lepszych eventów. Dalej mamy sterylne sedesy, 2 razy więcej punktów many za wrzucenie przedmiotu do toalety, podczas tego wydarzenia można znaleźć pirodliszkę, jeżeli została odblokowana w środowisku, czyli po prostu załóżmy, nie wiem, wrzucamy epik w normalny dzień do kibla, dostajemy tej many 50, podczas tego eventu dostajemy 100. Również bardzo, bardzo fajna sprawa, więc no mówię, tu chyba też nie muszę więcej tłumaczyć. Jak wrzucamy jakiś tam zwykły itemek, to on też jest razy 2, wszystko jest tak naprawdę razy 2. Szalone zbiory grzybów, plus 20% więcej grzybów u handlarza grzybów, czyli ta słynna promocja, która jest przeważnie na koniec każdego miesiąca i wtedy możemy sobie po prostu tam dostać, wiecie, zamiast 3000 grzybów to 3600, ten najdroższy pakiet i tak dalej, więc to o to chodzi. I zwiększona szansa na grzyby w misjach, to bardzo fajny evencik, jeżeli chodzi o graczy free to play, polecam każdemu robić 3 paski podczas tych 3 dni właśnie tego eventu, bo przeważnie się zwracają, albo tam jesteście bardzo delikatnie na minus, dlatego że tak jak mówię, tych grzybów z misji również dropi sporo. Kolejna sprawa, szczęśliwy dzień, możesz znaleźć szczęśliwe monety w misjach, zakręcić kołem fortuny 40 razy i zagrać w kości 20 razy. Również bardzo fajny evencik, również jakieś tam urozmaicenie, no każdy event tutaj praktycznie jest bardzo w porządku i zawsze to jakiś tam plus, wiadomo, eventy to jednak eventy, no ale tak jak mówię, normalnie możemy kręcić kółkiem 20 razy podczas tego eventu 40, tutaj normalnie możemy zagrać 10 razy w kości podczas tego eventu 20, no i szczęśliwe monety lecą z misji, dzięki czemu możemy troszkę tutaj za darmo sobie po prostu pokręcić, mając te szczęśliwe monety. Także to też na pewno na plus. Lecimy dalej. Tango w twierdzy. Można znaleźć drewno i kamień podczas misji i zdobyć 2 razy więcej drewna i kamienia od hazardzisty i z Koła Fortuny. Czas szkolenia jednostek fortecznych został skrócony o połowę, a w kopalni klejnotów znajdziesz tylko duże klejnoty. Czyli stary po prostu event twierdzy, natomiast taki można powiedzieć podrasowany. Dlatego, że tak jak mówię, jeden żołnierz tu na przykład nam się szkoli 10 minut, a podczas tego eventu 2 razy krócej, jeżeli tam dobrze pamiętam, czyli to będzie 5 po prostu. Same duże gemiki nam lecą z kopalni, więc teraz tak naprawdę jak ktoś chce wymieniać gemy, to tylko i wyłącznie podczas tego eventu, no bo w międzyczasie się nie opłaca, bo mogą polecieć jakieś tam małe i średnie. To druga sprawa. Co tutaj więcej? Trzecia sprawa, no to tak jak mówię, lecą te paczki, co tak naprawdę najważniejsze z misji. Coś podobnego, co właśnie jeżeli chodzi o dni diabelskich dusz. Natomiast tutaj odpowiada za wielkość tych paczek i tego, ile nam leci z koła tego drewna i tutaj w sumie od hazardzisty też, odpowiada poziom twierdzy. Im wyższy ten poziom twierdzy, tym mamy większe te zasoby, powiedzmy. No i tu wiadomo, z kółka razy 2, od tego razy 2 naszego hazardzisty, więc no generalnie bardzo, bardzo fajny evencik. Lecimy dalej. Wiedźmowy taniec. Wiedźma przyjmuje w swoim kociołku dowolny sprzęt, ale tylko jeżeli wszystkie zwoje zostały odblokowane. Więc na nowych serwerach ten event niestety nie działa, natomiast jak mamy serwer, który ma już tam powiedzmy 1,5 miesiąca, 2 miesiące bardziej, bo około 2 miesiące po starcie, plus minus oczywiście są już wszystkie zwoje dostępne, czyli te tutaj na górze,
to przynajmniej raz w miesiącu od ostatnich kilku miesięcy tak naprawdę jest ten event włączony i dzięki temu możemy sobie do tej wiedźmy wrzucać wszystko, co tylko mamy. Normalnie wiedźma chce jeden itemek codziennie, dzisiaj na przykład pierścienie, natomiast podczas tego eventu można do niej wrzucać wszystko. Bardzo fajny tak naprawdę czas na to, żeby robić tornado, bo jak wiemy, z tornada nam leci bardzo dużo itemów, przeważnie to są itemy bardzo drogie, więc jak chcemy to tornado przeklikiwać, to polecam po prostu podczas tego eventu, bo nie trzeba sprzedać po normalnych cenach, tylko można dwa razy drożej właśnie do wiedźmy. Lecimy dalej. Zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny to też bardzo, bardzo fajny evencik. Trzy razy więcej owoców z zadań, koła fortuny, walk z pupilami, walk w środowiskach, a pupile można karmić 9 razy dziennie. Wierzchowce premium mają krótszy czas podróży, odjęte pragnienie pozostaje bez zmian. Więc tutaj misje nam się robią po prostu szybciej. No i generalnie, tak jak mówię, no normalnie pupile można karmić 3 razy dziennie, podczas tego eventu aż 9 razy, więc to jest naprawdę duży boost, jeżeli chodzi o te poziomy. Jak ktoś nikomu się nie śpieszy z jakimś środowiskiem, to polecam zostawić sobie i poczekać do tego eventu, bo za pokonanie zamiast jednego jedzonka dostaniemy 3. No i generalnie, tak jak mówię, event pupili również na propsie, również jest bardzo, bardzo fajnym wydarzeniem. I na koniec ostatni już złote zbiory, czyli po prostu... dawny event Golda tak naprawdę, no bo co, mamy dawny event twierdzy, mamy dawny event Golda, dawny event skarbów lasu, w sumie rozbity na takich kilka pomniejszych eventów, no ale też jest dużo tych eventów nowych, które nie mają powiązania ze starymi, no ale dobra, złote zbiory, 5 razy więcej złota za misję, za straż miejską, czyli warte po prostu z gry w kości i z koła fortuny oraz plus 50% więcej złota po zebraniu ze skarbca złota w podziemiach, czyli po prostu z kopalni złota, to tak śmiesznie przetłumaczone. Podczas tego wydarzenia można znaleźć Pancerniksa, jeżeli został odblokowany w środowisku. Czyli po prostu, tak jak mówię, event Golda również troszeczkę podrasowany, bodajże stary event Golda nie wpływał tutaj na kopalnię złota, a ten wpływa, no i tutaj mamy skoła też, tam 5 razy więcej, jak się nie mylę, skoła, powiem wam, że jak się skombi na przykład czy event Szczęśliwy Dzień z eventem Golda i trwa to 3 dni, to jak mamy szczęście, to możemy tak dużo Golda na wyższym levelu nafarmić, że to jest po prostu coś pięknego. No i dobra, i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o eventy, które mamy na moment nagrywania tego odcinka, to wszystko. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jeżeli czegoś nie wiecie czy coś, to pytajcie w komentarzach, chętnie wam odpowiem. Zawsze możecie sobie tutaj sprawdzić, jakie macie eventy dostępne. Tak jak mówię, od środy około południa do niedzieli macie tu właśnie w poczcie newsletter, który wam tak naprawdę mówi, nie? Macie napisane w nim po prostu, jakie najbliższe eventy będą, więc zawsze możecie się przygotować troszeczkę, a jeżeli chcecie wiedzieć na kolejny tydzień, no to za tam jakiś Discord, jakieś forum gry i tak dalej, i tam również się dowiecie, co będzie właśnie za 2 tygodnie, a jak chcecie jeszcze mieć pogląd na tam najbliższe miesiące nawet, no to ten kalendarz z eventami, o którym nagrywałem, tam film jest na kanale na ten temat, no ale to już nie jest oficjalne i może coś tam się nie zgrywać. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, to kciuk w górę w tym momencie, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. I chyba wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!